mit einander erst Mose Kapitel 18 lesen. Czytajmy wspólnie z pierwszej księgi Mojżeszowej, 18 rozdział. Cały rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdzie siedział u wejścia do namiotu w czwarte południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy im, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu do Sary i rzekł: rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego: gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział: w tym oto namiocie. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Ja to rzekł Pan do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł: nieprawda, śmiałaś się. Potem wyruszyli Sarę od mężowi i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił: czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie przez drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowanie we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. A zbliżywszy się, Abraham rzekł: czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez względ na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, abyś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, gdy sprawiedliwego spotkało to samo co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czy ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan: jeśli zajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich.
Odpowiedział Abraham i rzekł: po co ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, bo jestem prorokiem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł: nie zniszczą, jeśli zajmę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: może znajdzie się tam 40. I odpowiedział: nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł: niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział: nie uczynię, jeśli zajdę tam 30. I rzekł: oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł: niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Jeszcze 19 rozdziału. Wers 23 do 29. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz, siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się smutem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Przeczytaliśmy bardzo interesujący rozdział z Pisma Świętego. I ten rozdział z pierwszej Mojżeszowej ma nam wiele do powiedzenia. A mianowicie nam wspólnie jako miejscowemu zgromadzeniu, ale również i całkowicie osobiście w naszym życiu wiary. Ten 18 rozdział dzieli się bardzo jasno na 3 części. Od wiersza 1 do 8 oglądamy, jak Abraham Panu coś daje. My znamy takie zgromadzenie się jako zbór miejscowy, aby zgromadzić się i coś Bogu przynieść. My żeśmy dzisiaj rano to mogli czynić, gdy byliśmy zgromadzeni na uwielbienie i łamanie chleba. I wtedy nie zgromadzamy się, aby coś od Pana odebrać, ale my zgromadzamy się, aby to Panu coś przynieść. A to, że pomimo tego, obok tego jeszcze jesteśmy my sami pobłogosławieni, to tylko z jego cudownej łaski. Następnie oglądamy w drugiej części od 29 do 21. To Pan przemawia, a Abraham słucha. A w tym jest również i taki sposób zgromadzenia się miejscowego zboru my też znamy.
to jest właśnie zgromadzenie się na głoszenie Słowa Bożego. My siadamy u stóp Pana Jezusa i chcemy słuchać Jego głosu z Jego Słowa. Ta druga część dzieli się też na dwie części. Od 9 do 15 wiersza oglądamy pierwszą część. Und hier sehen wir, dass der Herr Abraham Dinge sagt, die ihm ganz persönlich. I tutaj oglądamy, że Pan mówi do Abrahama o rzeczach, które całkowicie osobiście jego dotyczą. I to my też przeżywamy, gdy zgromadzamy się na głoszenie Słowa Bożego. Mamy na przykład w sercu jakieś osobiste pytania, jakąś osobistą wiedzę w sercu, może jesteśmy w osobistym jakimś niebezpieczeństwie. Niemand weiß davon. Nikt o tym nie wie. Aber durch den Geist legt der Herr durch sein Wort den Zugang gerade auf die Gitter. Ale przez Ducha Świętego Pan akurat naciska swoje słowo i wskazuje palcem na akurat tę sprawę. Bin ganz sicher, dass jeder von euch das schon erlebt. Jestem pewny tego, że każdy z was w swoim życiu to przeżył. Ktoś przychodzi do zgromadzenia i Pan akurat wskazuje palcem na tą rzecz w swoim życiu. A Nowy Testament w ten sposób akurat nazywa prorokowaniem. I jest tutaj też druga część od 16 do 21 wiersza. Da spricht der Herr zu Abraham nicht über Dinge, die ihn persönlich betreffen. I tutaj Pan mówi do Abrahama o rzeczach, które nie dotyczą go osobiście. Sondern er sagt ihm, was er im Übrigen tun will. Ale Pan mówi do Abrahama o rzeczach, które w ogólności uczyni. Auch das hören wir in der Gottesdienst. Również i to słyszymy tej godziny głoszenia Słowa Bożego. Vielleicht haben wir das erste Liebe. Może tą pierwszą część bardziej byśmy umiłowali. W pierwszy sposób. Wir haben ein Bedürfnis. Bo mamy w sercach jakieś potrzeby. Und wir möchten, dass dieses Bedürfnis entsprochen wird. I tak chcielibyśmy, aby ta godzina akurat była odpowiednia do tych naszych potrzeb. Wir sind enttäuscht. Wenn nicht ein Gott kommt, das wir gerade benötigen. I po godzinie wychodzimy zawiedzeni, że nie otrzymaliśmy takiego słowa, które byśmy potrzebowali. Aber manchmal zeigt der Herr uns allgemeine Dinge. Ale czasami Pan pokazuje nam rzeczy ogólne. Die wir auch wissen müssen. Które też musimy wiedzieć. Uns nicht gerade persönlich betreffen. Które może nie dotyczą nas osobiście. Aber ist das Handeln Gottes mit diesem Welt? Ale one dotyczą działania Bożego z tym światem. Und wenn ich das Handeln Gottes mit dem Herrn Jesus tun will, vor aller Welt zu in Herrlichkeit erscheinen zu. A chodzi Bogu o to, aby Pana Jezusa pokazać przed światem w całej Jego chwale. Im Allgemeinen hören wir gerne über das Kommen des Herrn Jesus zu Christus. Ogólnie mówiąc, chętnie słuchamy, gdy mowa jest o powtórnym przyjściu Pana ku pochwyceniu wszystkich wierzących do Nieba. Bo to i też dotyczy nas całkowicie osobiście. I już tak niewiele interesujemy się tym przyjściem Pana w chwale tutaj na ziemię. Bo myślimy, że to jest rzecz dotycząca Izraela. Ale jeżeli my miłujemy Pana Jezusa, to jesteśmy zainteresowani wszystkimi rzeczami. Ja tutaj z Polski dwukrotnie dzwoniłem do mojej żony. Pomyślcie sobie, że ona by mi powiedziała, mnie nie interesuje to, co ty w Polsce przeżywasz. Ja bym tylko chciała wiedzieć ten moment, znać ten moment, w którym ty przyjdziesz z powrotem do domu. Ale moja żona tak nie uczyniła.
świadczy brat, i ty jesteś rytur. Ona się zapytała, jak ci się powodzi w Polsce. Ty jesteś rytur, rytur. Czy miejscowi bracia i siostry są mili dla ciebie? Miejscowi, że to by nas poświęcili? Tak, ja mogę mi to potwierdzić. Myślę, że musi nas brać. I czy wiecie, dlaczego ona się o to pyta? To ty wszystkich na pewno myśleli. Przecież to ją osobiście wcale nie dotyczy. Ty brat, my chcesz bardzo nie pyta. Ona się pyta to, bo ona mnie miłuje. I ty właśnie wiesz, że nie jest wielkie. I ona chce wiedzieć, jak mi się powodzi. Bo to jest zawsze dobrze. I dokładnie tak jest też z naszym panem. Trzeba znaleźć. Kto miłuje pana? Ja interesuję się kurałem, a ten handy. Ten interesuje się wszystkim, co dotyczy naszego pana. Cały kotrąc auch, ale za nie wiecie, gdy ten Pan Jezus. I dlatego Bóg nam pokazuje wszystkie swoje drogi, jakie On ma z Panem Jezusem. Gdybyś nie dał za mną krótka, gdybyś. I ja teraz wymienię tę zasadniczą wiedzę, te podstawy. I kiedy dał za mną ze szkół? My to też znamy ze szkół. Wydlemy wyjeść i nie wyjść się prawnikiem. Poczymy się tam rzeczy, które rzeczywiście będziemy potrzebowali. A nas malenem wyjeść grunt dla tych. A czasami tylko uczymy się rzeczy podstawowe. Mazałem mężczyzn, albo halgemeindyzm. Rzeczy, które człowiek tylko tak w ogólności musi wiedzieć. Mazałem dalszy, czym byli wynalazki. I w rzeczach duchowych dokładnie jest tak samo. Gotwierdza, by wyfestyk, zadnie derwana i pozwolenie. Bóg chce, abyśmy byli utwierdzeni w tej prawdzie Słowa Jego. Abyśmy nie byli chwiani każdym podmutem jakiejś błędnej nauki tam i z powrotem. To jest utwierdzenie w Słowie Bożym. Ten nie będzie tak szybko zwiedziony przez różnorodne, błędne, obce nauki. A następnie trzeci odcinek to jest od wiersza 22 do wiersza 32. Da beginnt mit Abraham zu sprechen und der Herr hört zu. I wtedy zaczyna Abraham mówić, a Pan zaczyna słuchać. Aber er bittet dich was vom Herrn. Ale on tutaj coś uprasza od Pana. A diese Zusammenkunft auch zusammenbitten wir kennen. Również i taki sposób zgromadzenia się miejscowego zboru też nie znamy. Wo wir zusammenkunft und gebet. Tam, gdy my się zgromadzamy na modlitwę. Und wenn wir das erfassen in diesem Kapitel. I gdy to tak razem bierzemy z tego rozdziału. Werden wir zu wichtigen Verlehrungen empfangen für das Zusammenkommen als Gesamt. To z pewnością odbierzemy bardzo ważne pouczenia dotyczące zgromadzeń się miejscowego zboru. Wymyślę jetzt ein wenig miteinander durch dieses Kapitel. I tak przejdźmy ze sobą teraz przez ten rozdział. Einige Punkte hervorheben. I wymienimy tutaj, możemy uwypuklić niektóre punkty. Der Herr selbst besucht Abraham. Pan osobiście odwiedza Abrahama. Das ist eine wunderbare Sache. Jest to rzecz cudowna. Das hat Voraussetzungen bei Abraham. A to wymagało pewnych warunków już początkowych u Abrahama. Dieser Mann war in der am richtigen Platz. Gdyż ten mąż już znajdował się w swoim właściwym miejscu. Ten daher besuch ihn i Pan go odwiedził, um seine Gegenwart bei ihm fühlbar zu machen. Aby swoją obecność u niego akurat w bardzo odczuwalny sposób pokazać. To jest mir auch erfahren, wenn wir dem Herrn gehorchen. To też i my możemy odczuwać, kiedy jesteśmy posłuszni Panu. Da kommt der Gott durch Frieden zum Schützen. To wtedy Bóg w pokoju przychodzi i idzie z nami. To można przeczytać w liście do Filipian 4, wiersz 9. I dokładnie to tutaj też oglądamy. W pierwszym wierszu oglądamy, jak Abraham siedzi. On siedział w cieniu, akurat w skwarne południe. Der Schatten zeigt uns die Linderung Gottes in schwierigen Tagen. Ten cień wskazuje właśnie na te złagodzenie doświadczeń w te skwarne południe. Möchte deine Gedanken beschäftigen mit Psalm 120. I chciałbym, aby wasze myśli teraz zajęły się Psalmem 120. Siehst das? Psalm 120.
Nie, przepraszam, psalm 121. Now isn't here in person. Tam czytamy w 5 wierszu. Das Gott ein Schatten ist über unsere rechte Hand. Że Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Nicht wie die Sonne dich dich im Nacht der Mond. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Auf dem Weg des Gläubigen gibt es manche noch. Tak, na drodze życia bieżącego trafia się, spotyka się niejedną biedę. Wenn man viel auf der Reise ist und gläubige besucht, gdy się wiele podróżuje i odwiedza się wierzących, to sieht man viele schweren Wege. To można widzieć, jak oni muszą iść wieloma trudnymi drogami. Das gibt es Nöte i über Jahre anders. I są biedy, które przez lata trwają. Aber der Gläubige darf sich in den Schatten des Herrn sehen. Ale wierzący może zasiąść sobie w cieniu. Der Herr nimmt nicht jedes Leid, jede Schwierigkeit weg. Pan nie usuwa każdego trudu i każdego cierpienia, aber er lindert. Ale łagodzi. Das kannst du nicht sagen. I to Abraham znał. Er saß am Eingang des Selbst. To on siedział u wejścia do namiotu. Das ist die Position des Ehemannes und Vaters einer Frau. To jest właśnie właściwa pozycja małżonka i ojca domu. Er ist verantwortlich für das, was in das Haus hineinkommt. On jest odpowiedzialny za to, co wchodzi do tego domu. Und er saß im Zelt. A on siedział w tym namiocie. Abraham war ein Fremder. On siedział w namiocie, co świadczy, że on był tutaj takim przechodniem. Abraham lebte nicht im Zelt, weil er kein Geld hatte, ein Haus zu bauen. On nie żył z tego powodu w namiotach, że nie miał pieniędzy, aby zbudować sobie dom. Abraham hatte was sehr. Nie, Abraham był bardzo bogaty. Und doch wohnte er in einem Zelt. A jednak on mieszkał w namiotach. Und er zeigte dadurch, dass er ein Fremder war. I on przez to pokazywał, że tutaj na tej ziemi był obcym. Glückliche Christen für ihre Fremdenschaft erkannt. A to są szczęśliwi chrześcijanie, jeżeli oni poznali swoją obcość tutaj. I z nich to winny widzę. Którzy się nie łączą z tym światem. Auf sein Neffe Lot lebte einmal im Zelt. Również i jego siostrzeniec, bratanek Lot żył kiedyś w namiotach. Dann gab er das Zelt auf und wohnte im Zelt. A następnie on przeniósł się z namiotu i zamieszkał w ramach Sodomy. A Lot war ein Zelt. Również i Lot był zawróconym mężem. Aber er gab seine Fremdenschaft. Ale on niestety wyrzekł się tego statusu przechodnia. Er befand sich in der Welt. On połączył się z tym światem. Sein Sehen traurig. I jego historia jest bardzo smutna. Schritt für Schritt näherte er sich Sodom. I krok po kroku przybliżał się do Sodomy. So wechsel wohnte er in Sodom. I na koniec aż zamieszkał w Sodomie. Und er quälte seine gerechte Seele. I on wolał swojej sprawiedliwej duszy. Wir können nur sehr warnen vor der Welt. My możemy bardzo, bardzo mocno ostrzegać przed światem. Wir möchten das besonders zu den Jungen. A szczególnie teraz chcemy to powiedzieć bardzo dobitnie do młodych. Zuerst spielt man mit der Welt. Najpierw bawi się człowiek z tym światem, to znaczy tak zajmuje się. Und dann spielt die Welt mit uns. A następnie świat zaczyna nami się bawić. Następnie finden in dieser ernsten Geschichte von Lot. I to możecie stwierdzić również w tej poważnej historii życia Lota. Jetzt kommen drei Männer auf Abraham zu. I teraz trzej mężowie przychodzą do Abrahama. Und Abraham erkennt sofort, dass einer davon der Herr ist. I Abraham natychmiast poznaje, że jednym z nich jest Pan. Dieser Mann hat er erkennt. A ten mąż miał właściwe poznanie. Zwei dieser Männer waren Engel. Dwaj z tych mężów byli aniołami. Wir sehen hier, dass Engel Menschengestalt annehmen. I widzimy z tego przykładu, że aniołowie mogą przyjąć postać człowieka. Engel sind sehr hohe Geschöpfe Gottes. Aniołowie są bardzo
wzmocnienie stworzeniami Bożymi na szybką prostą i w tym porządku stworzenia oni są wyżej niż człowiek. Sie haben Fähigkeit, Menschengestalt anzunehmen. I oni mają zdolność, aby przyjmować postać człowieka. Das finden wir auch in anderen Schriften. Również i to czytamy w innych miejscach Biblii. Zum Beispiel in 1. Mose 6. Na przykład w 1. Księdze Mojżeszowej w 6. rozdziale. A tu słyszymy ten tekst, der Menschen zusammen. Tam czytamy o tym, że oni połączyli się z córkami ludzkimi. Oder auch in Apostel Geschichte 1. Albo czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 1. rozdziale. A ten Jezus, in der Himmel, gdy nasz Pan Jezus został wzniesiony w górę do nieba, to obok tych uczniów stanęli dwaj mężowie. I powiedzieli, że ten, który teraz wstąpił do nieba, on znowu powróci. I ci dwaj mężowie to też byli aniołowie. A my sehen etwas. Nächstes noch. I możemy zauważyć następną rzecz. Dass Gott auch manchmal Menschengestalt annimmt. Że Bóg też czasami przyjął postać człowieka. Natürlich jeder, der Jesus, Gott der Sohn. Naturalnie tutaj jest to Pan Jezus, Bóg, Syn. Manchmal erschienen Menschen als der Engel Jehova. Czasami pokazywał się on ludziom jako anioł pański. In engelskie postaci anielskiej. A manchmal erschien den Menschen auch als Menschen. A czasami on pokazywał się ludziom w postaci człowieka. Das könnt ihr auch finden im 1. Mose 2. To też możecie przeczytać w 1. Mojżeszowej 23. rozdział. So sehen wir, wie ein Mann mit Jakob kämpfen wird. Tam czytamy o tym, jak jeden mąż walczył z Jakubem w miejscowości Pniel. A to był osobiście sam Bóg. Möchte darauf hinweisen, dass das ein Unterschied ist zur Menschwerdung. Ale chciałbym też na to wskazać, że to jest coś innego niż stanie się człowiekiem Pana Jezusa. W 1. Mose 18 und 1. Mose 32 hat der Menschengestalt angenommen. W 1. Mojżeszowej 18 i 23 on przyjął postać człowieka, mit Abraham zu reden, aby rozmawiać z Abrahamem, oder mit Jakob zu kämpfen, albo aby walczyć z Jakubem, aber nachher hat diese Menschengestalt wieder abgelegt. Ale następnie on znowu odmówił tą postać człowieka. Aber vor 2000 Jahren in Bethlehem, ale przed 2000 lat w Betlejemie, und war Jesus Mensch geworden, gdy nasz Pan Jezus stał się człowiekiem, geboren von einer Frau, i narodzony z niewiasty, und er bleibt Mensch in aller Ewigkeit. To takim on pozostanie człowiekiem po całą wieczność. To ganz anderes als hier. To jest całkiem coś innego jak tutaj. Er ist als Mensch gestorben. On zmarł jako człowiek. Er ist als Mensch auferstanden. On zmartwychwstał jako człowiek. Und er ist als Mensch in Christ durch den Himmel gegangen. I on jako człowiek przeszedł przez niebiosa. Und er ist sogar als Mensch höher als die Himmel geworden. I on jako człowiek nawet stał się wyższym niż wszystkie niebiosa. Und er ist als Mensch eingegangen in das Haus des Vaters. I on jako człowiek wszedł do domu ojcowskiego. Das steht in Verbindung mit der Geburt unseres Herrn Jesus vor 2000 Jahren in Bethlehem. To wszystko łączy się z tymi narodzinami naszego Pana Jezusa przed 2000 lat w Betlejemie. A my nie ten Menschengestalt an? Ale tutaj czytamy, że on przyjął postać człowieka. Und wir sehen, dass Abraham zuerst ihm etwas bringt. I widzimy, że najpierw Abraham mu coś przynosi. Und es ist sehr wichtig, wenn ein Gläubiger das erkennt. I jest to rzeczą ważną, aby to wierzący poznał. Dass wenn der Herr ihn besucht, że jeżeli Pan go odwiedza, dass es nicht zuerst darum geht, etwas von ihm zu empfangen, to nie chodzi to na pierwszym miejscu, aby od niego coś natychmiast otrzymywać, sondern es geht darum, ihm etwas zu bringen. Ale chodzi o to, aby mu coś przynieść. Und Abraham setzt ihm hier drei Dinge. A Abraham tutaj uczynił trzy rzeczy. Und diese drei Dinge sind wichtige Verlehrungen für das Zusammenkommen von Gott. I te trzy rzeczy są ważnymi pouczeniami dotyczącymi wspólnego zgromadzenia się ku łamaniu chleba. Das erste ist, dass
They must find those denominators and then conquer the divine. Pierwsza rzecz, którą uczynił, to były wzięte trzy miary przedniej mąki i było upieczone ciasto. Das spricht von der wunderbaren, vollkommenen Menschheit unseres Herrn Jesus. A to nam mówi obrazowo o tym cudownym stanie się człowiekiem naszego Pana Jezusa. Prophet Jesaja nennt den Herrn Jesus die wahre Frucht der Erde. A prorok Izaj nazywa Pana Jezusa tym prawdziwym owocem ziemi. Und der Herr Jesus Christus hat von Bethlehem bis Golgatha gelebt in einer wunderbaren Reihe. I nasz Pan Jezus Chrystus żył od Betlejemu aż do Golgoty w cudownej czystości. Wir dürfen ihn sehen, wie alles ungöttliche und unbiblische völlig abgelehnt hat. My możemy zaobserwować, jak on wszystko, co było niebiblijne i niezgodne z Bogiem, wszystko oddalał od siebie. Und wie den Menschen begegnet ist in einer wunderbaren Barmherzigkeit. I on zwracał się do człowieka w cudownym miłosierdziu poprzez łaskę. Nachdem 30 Jahre so hier auf Erden gelebt hat, i gdy tak 30 lat w ten sposób żył na tej ziemi, da hat der Himmel sich über ihn geöffnet, to otworzyły się niebiosa nad nim. Und Gott hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen. I Bóg powiedział, to jest Syn mój umiłowany, w którym ja znalazłem upodobanie. Von diesen Dingen dürfen wir sprechen, wenn wir zusammen sind mit Gott. I właśnie o tych rzeczach możemy opowiadać, gdy jesteśmy zgromadzeni na łamanie chleba. Wir dürfen Lieder singen, die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Możemy śpiewać pieśni, które wysławiają tą wspaniałość naszego Pana. Es ist dreimal feine. To są trzy miary przedniej mąki. Es ist ein Bild von einer Aussage in Kolosan. Jest to obraz wypowiedzi z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału. To steht in ihm, wo die ganze Fülle der Gottheit leitet. Tam jest napisane, w nim zamieszkała cała pełnia bóstwa cieleśnie. Als er hier als Mensch auf Erden lebte, gdy on tutaj jako człowiek żył na tej ziemi, war er der Ausdruck darstellung des dreieinen Gottes. To on był tym wyobrażeniem, przedstawieniem tej trójności Boga. Alles dies darf unsere Herzen bewegen, wenn wir zusammen sind zu Gottes. I wszystko to może poruszać nasze serca, gdy jesteśmy zgromadzeni na uwielbienie. Das zweite, was bringt, ist dieses junge Kalb. Drugą rzecz, którą on tutaj przynosi, to jest właśnie ten młody, dobre ciele. Musi gebracht werden und getötet. To ciele musiało być przyprowadzone i zabite. In aller Ehrfurcht sehen wir, dass die Züchtigung sterben. I tak z bojaźnią Bożą można powiedzieć, że to nam mówi obrazowo o śmierci Pana. Wenn wir zusammenkommen zum Brotbrechen, i gdy zgromadzamy się na łamanie chleba, dann verkündigen wir tatsächlich nicht das Leben Jesu, to w rzeczywistości my nie opowiadamy o życiu Pana Jezusa, sondern wir verkündigen den Tod, ale my głosimy Jego śmierć. Darauf läuft alles hinaus. I z tego wszystko wypływa. Und der Geist Gottes wird uns immer dahin. I Duch Święty zawsze będzie nas do tego prowadził. Er wird unsere Herzen vielleicht beschäftigen mit der Vollkommenheit des Lebens des Herrn. Może nasze serca zajmie na chwilę tą doskonałością życia naszego Pana. Aber immer als Voraussetzung dafür, dass er dann stellvertretend für uns sterbt. Ale w tym celu, aby nam pokazać, że to było warunkiem, aby on mógł w sposób zastępczy za nas umrzeć. Wir dürfen Liebe singen von dem, was unser Herr Jesus auf Golgatha hat. Możemy śpiewać pieśni o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił na Golgocie. On, das dritte, was hier bringt, das ist Titus im Sündus. A trzecią rzecz, którą on tutaj przynosi, to jest właśnie tłuste, słodkie mleko. Diese Mensch spricht von geschriebenem Wortu. I to mleko mówi nam o tym spisanym Słowie Bożym. Bo to jest dla nas, ale Brüder und Schwestern, sehr wichtig, Gottes Wort zu lesen. I dla nas wszystkich braci i sióstr jest to rzeczą bardzo ważną, aby czytać to Słowo Boże. Von darüber nachzudenken. I nad nim rozmyślać.
damit diese Milch in unserem Innen dick und süß wird. Aby to mleko w naszym wnętrzu przemieniło się w słodycz i w tłustość. Die Frauen hier wissen das geht nicht so schnell. A nasze niewiasty wiedzą dobrze o tym, że to tak szybko się nie dzieje. Wenn man Milch in einem Becken abfüllt, bo gdy przechowuje się mleko w naczyniu, da geht es eine gewisse Zeit bis sie dick wird. To musi upłynąć odpowiedni okres czasu, zanim to mleko zgęstnieje. Zanim ono wykaże tą śmietanę. I tak to jest też i ze Słowem Bożym. My czytamy je. Rozmyślamy nad nim. I ono jest tym pożywieniem kapłańskim dla naszych serc. Und je mehr wir über den Herrn Jesus nachdenken, wie er uns gezeigt wird im Wort Gottes, je więcej będziemy rozmyślali o Panu Jezusie, w jaki sposób on nam jest tutaj pokazany w Słowie Bożym, je mehr sind wir fähig, auch als am Bete vor ihm zu sein. Tym bardziej będziemy my zdolni, aby jako chwalcy stanąć przed nim. Und diese Dinge sind eine Speise für ihn. I te rzeczy są pożywieniem dla Pana. Es ist tatsächlich so, dass Gott verlangt nach einer Speise. Rzeczywiście to tak jest, że Bóg żąda pokarmu dla siebie. Wenn ich das eben finde beim Friedensopfer, jeżeli uda mi się to znaleźć, co dotyczy tej ofiary spokojnej. Trzecia Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Da steht in Vers 11. Tam jest napisane w wierszu 11. Es ist eine Speise des Feuersopfers des Gehorsams. Und Fußnote bei uns ein Brot. W drugiej części tego wiersza jest napisane jako pokarm ogniowy, ofiary ogniowej dla Pana. A w niemieckiej Biblii jeszcze jest dodatkowe wyjaśnienie w stopce, że to jest chleb ofiary ogniowej dla Pana. Der Vater sucht ein Bett. Tak, ojciec szuka chwalców. Er möchte diese Speise bekommen. On chciałby otrzymać ten pokarm. Dass Menschen zusammenkommen hier auf Erden. On chciałby, aby ludzie się tutaj zgromadzali razem na tej ziemi. Und beten dann den Herrn Jesus. I z uwielbieniem myśleli o Panu Jezusie. Wir müssen einmal darüber nachdenken, dass Gott vom Himmel alle Zeit auf die Erde bringt. Musicie się zastanowić nad tym, że Bóg po wszystkich czas, w każdej chwili z nieba spogląda na ziemię. Und hat seinen Sohn gesandt vor 2000 Jahren. I on też swojego syna zesłał przed 2000 lat. Und hat ihn auf Golgatha geopfert. I on go ofiarował na Golgocie. Und jetzt sieht alle Zeit vom Himmel auf die Menschen, auf alle Menschen, die in ihrem Leben gekommen sind. I on teraz bez przerwy spogląda na wszystkich ludzi, którzy żyją tutaj w Katowicach. Und er sieht besonders vom Himmel auf die Erde am ersten Tag der Woche. A szczególny sposób spogląda na ziemię w pierwszy dzień tygodnia. Da sind ja viele Menschen, die diesen Tag verbringen zu ihrer Verkündung. I wtedy widzi wielu, wielu ludzi, którzy ten dzień spędzają dla swojego własnego zadowolenia. Da sind ja Menschen, die diesen Tag verbringen mit religiöser Tradition. I widzi wielu, wielu ludzi, którzy ten dzień spędza pogrążonych w tradycji religijnej. Und dann sieht einige, die zusammenkommen. I widzi też innych, którzy się zgromadzają. In aller Schlichtheit, in aller Einfachheit. W całkowitej prostocie. Und sie haben ein Brot und einen Kelch vor sich. I mają przed sobą postawiony chleb i kielich. Und sie denken an den Herrn Jesus und seine Brot. I oni myślą w tym czasie o Panu Jezusie, Jego Synu. I to jest pokarmem dla Boga. Jest to coś wielkiego dla Boga.
może to być bardzo słabe. Come manchmal in Versammlungen, wo weniger als 10 Geschwister sind. Ja czasami przyjeżdżam do zgromadzeń, których jest mniej niż nawet 10 wierzących. Denke an eine Versammlung in der Slowakei. Myślę na przykład teraz o takim zgromadzeniu w Słowacji. Da waren immer einige wenige. Tam zawsze była niewielka ilość wierzących. Und seit 1920 kommen sie zusammen in einem Bund und Bruchstücken. I od 1920 roku oni w tej miejscowości się zgromadzają, aby tam łamać chleb. I w tej chwili już jest ich nawet mniej niż 10. Ale jakaż to jest radość dla Boga, że oni nie zapomnieli Pana Jezusa. Oni tam niedziela po niedzieli po kolei są zgromadzeni. I jest to pokarm, i jest to chleb dla Boga. Chciałbym teraz coś powiedzieć na temat zachowania się Abrahama. Najpierw oglądamy go, jak siedzi. I to wskazuje nam na pokój w jego sercu. I gdy Pan mu zmierza naprzeciw, to on zaczyna biec do niego. To zawsze głębokie wrażenie na mnie wybierało. Czy wy wiecie, ile ma lat Abraham w tym momencie? 99 lat ma. Und dieser Mann konnte ja sitzen in einer Ruhe unter dem Baum. I ten mąż potrafił siedzieć w pokoju pod, w cieniu drzewa. A wenn es um den Herrn ging, konnte dieser alte Mann laufen. Ale jeżeli chodziło o Pana, to ten mąż potrafił biec. Wenn es um den Herrn ging, wurde er reifig. I gdy chodziło o Pana, to on stał się pilny. Und da begann er sein ganzes Haus anzutreiben. I on teraz pobudził do czynu cały swój dom. Er eilt zu Sara. On pośpieszył do Sary. Er geht nicht gemütlich zu Sara, sondern er eilt. On nie poszedł sobie tak po malutku do Sary. Nie, on pośpieszył do Sary. Und er sagt, nimm schnell. I powiedział jej, weź prędko. Und dann lügt er zu seinem Knaben. A następnie on pobiegł do swojej trzody. Und er nimmt das Kalb und beeilt sich. I on wybrał to ciele i pośpieszył się, aby je przygotować. To jest naprawdę godne uwagi. My czasami też się spieszymy. Naturalnie, przede wszystkim w życiu zawodowym, to tam jest na pierwszym miejscu ciężko. Ale to też jest dobrą rzeczą, aby być pilnym w życiu zawodowym. Ale czy my taką pilność, czy taki pośpiech stosujemy też, jeśli chodzi o sprawy pańskie? To możemy się nauczyć od Abrahama. A teraz przejdźmy do drugiego urywku. I on rozpoczyna się pytaniem Pana skierowanym do Abrahama. On pyta się, gdzie jest twoja żona Sara? I teraz my, mężowie, małżonkowie, możemy się coś nauczyć. Tak, Bóg nas, małżonków, uczynił odpowiedzialnych za własne małżonki. Może gdzieś alfa? Abyśmy wiedzieli, gdzie one przebywają. Przecież Pan dobrze wiedział, że Sara była w namiocie. Przecież Pan jest wszechwiedzącym. A jednak on pyta Abrahama. I z całą pewnością jestem tego pewien, że Abraham był ucieszony, że potrafił dać odpowiedź. Ona jest w namiocie. A Sara war am richtigen Platz. Tak, Sara też była na właściwym miejscu. Das die Aufgabe einer Ehefrau und Mutter. Tak, to jest zadanie małżonki i matki. Und wir finden das am Ende des Buches der Sprüche. Pod koniec tej księgi przypowieści czytamy,
die Frau überwacht die Vorgänge im Haus. Że to niewiasta czuwa nad wszystkim, co się dzieje w jej domu. Tak, ta matka musi zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje w domu. Nie jak policjantka, ale jest man wohl erstaunlich, wie was eine Frau mit Frauen. Ale jest to naprawdę czasami godne podziwu, co taka matka i taka żona potrafi zauważyć. Es gibt natürlich spezielle Umstände. Naturalnie czasami bywają szczególne sytuacje. Aber im Allgemeinen gehört eine Mutter ins Haus. Ale ogólnie mówiąc, matka należy do domu. Das sind göttliche Gründe. To są Boże zasady. Und ich habe das bei meinen eigenen Kindern gesehen. I ja to widziałem u moich własnych dzieci. Wenn sie von der Schule oder von der Arbeit nach Hause kommen. Gdy one przychodziły ze szkoły albo już później z pracy do domu. Haben sie immer eine erste Frage. To oni zawsze mieli, stawiali pierwsze pytanie. Sie haben größte Mutter. I pytali, gdzie mamusia? Wir haben ein großes Haus. A my mamy duży dom. Und manchmal ist sie nicht so schnell zu finden. I czasami nie mogli jej tak szybko znaleźć. I pierwszą rzecz, którą czyni każde moje dziecko, gdy przyjdzie do domu, pyta się o mamę. I jak jej nie ma, to ją szuka. I gdy ją znaleźli, to już byli zadowoleni. Tak, ta Sara była też w namiocie. Tak, teraz pan ma tak dobre poselstwo dla tego małżeństwa. I pan mówi, ja przyjdę tutaj za rok. I tam wird deine Frau ein Kind. I wtedy twoja żona będzie miała dziecko. Und jetzt beginnt Sara zu lachen. I teraz Sara zaczyna się śmiać. Und wir können das gut verstehen. I my możemy to dobrze zrozumieć. Der Mann war schon fast 100 Jahre. Jej mąż miał już prawie 100 lat. Sie selbst war 90 Jahre. Ona sama miała 90 lat. Und wie sollte das geschehen? Jakżeż to miało się stać? Und jetzt sehen wir, wie Gott darauf reagiert. I teraz widzimy, w jaki sposób Bóg na to zareagował. Er sagt in Vers 14, on powiedział w wierszu 14, ist für Jehova eine Sache zu Bund. Czy jest jakakolwiek rzecz dla Pana zbyt cudowna, u nas będzie inaczej powiedziane, coś niemożliwego dla Pana. To become here to an ganz wunderbar, i teraz my musimy zauważyć bardzo cudowną prawdę. To einem großartigen charakter Gottes. Musimy zauważyć bardzo wzniosły i znamienity charakter Boży. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der aus dem Tode Leben wurde. Bo my mamy do czynienia z Bogiem, który jest w stanie ze śmierci wywieźć życie. To jest genau das Bild, was wir hier haben. To jest dokładnie obraz tego, co tutaj oglądamy. I kiedy das Bild in Hebräer, możecie o tym przeczytać w Hebrajczyku 11 rozdział. To kommt der Schreiber auf diese Begebenheit zurück. Tak, pisarz tego listu wspomina o tym zdarzeniu. Aby to się zeigt, dass Sara Frucht bringt von einem Gestorben. I tam jest powiedziane, że Sara wyda owoc z umarłego. Und das ist diese wunderbare Tatsache. Tak, to jest ta cudowna rzeczywistość. Wir haben in diesen Tagen Hebräer 13 gelesen. My w tych dniach żeśmy czytali list Hebrajczyków 13 rozdział. Und wir lasen den Gott des Friedens, der aus dem Tod und der Kraft. I tam żeśmy czytali, że ten Bóg pokoju, który wyprowadził ze śmierci. Das ist genau wie das Bayerische Besonstwis. Wiem dokładnie, jak u was jest to przetłumaczone. Aber die eigentliche Bedeutung ist folgende. Ale właściwe znaczenie tego wiersza jest następujące. Der Gott des Friedens, der ein Tod und Liebe Gott ist. Że Bóg pokoju to jest ten, który śmierć potrafi wyprowadzić, to jest ten Bóg.
Tak, rzeczywiście to jest jego charakter. Hältst du ganz gezeigt, aber der Herr Jesus sagt, den Toten hervorgebracht. On to w najbardziej promieniujący sposób pokazał, gdy on wyprowadził ze śmierci Pana Jezusa. I teraz w praktyce jest to dla nas prawdą, dla nas wszystkich, którzy żeśmy uwierzyli. Gdy żeśmy poznali, że jesteśmy umarłymi, to z naszymi grzechami, żeśmy przyszli do Boga, to żeśmy otrzymali życie. Täglich war in deinem praktischen Leben. I to jest na co dzień prawdą w twoim codziennym, praktycznym życiu. In dem Moment, wo du erkennst, dass du nicht vermagst. W tym momencie, w którym ty poznasz, że ty nie możesz nic uczynić. In diesem Moment bringt Gott Frucht in deinem Leben. To w tym momencie Bóg wyprowadzi owoc z twojego życia. Finden das natürlich der Lehre nach dem Philippischen. Jeżeli chodzi o naukę z tym związaną, to mamy ją zapisaną w liście do Filipian, trzeci rozdział. Paweł nennt dies die Kraft seiner Auferstehung. I Paweł nazywa to mocą jego zmartwychwstania. Und es ist etwas überaus wichtiges zu erkennen, dass wir aus uns nicht können. I to jest naprawdę coś bardzo ważnego, aby poznać, że my sami ze siebie nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Und Gott manchmal sehr große Mühe mit uns, wie sie was erkennen. A Bóg czasami musi wielce się trudzić z nami, abyśmy my w końcu to poznali. A wraz z tym wydarzy kantan, ale gdy żeśmy w końcu już to poznali, kantan erleben, fruch, który nie wiem. To wtedy on może życie i owoc z nas wyprowadzić. A więc als junger Mensch, zum Kalka, gdy ja jako młody człowiek uwierzyłem, da wollte ich einen ganz besonders guten Christen. To ja chciałem być szczególnie dobrym chrześcijaninem. Viel besser als alle anderen. Chciałem być o wiele lepszym niż wszyscy pozostali. Und ich kann euch nur sagen, dass es mir gründlich misslang. I mogę wam powiedzieć, że zasadniczo nie udało mi się. Ob ich war zuletzt zutiefst enttäuscht von dem Herrn. I na koniec byłem wielce zawiedziony samym sobą. Das gab in meinem Leben einen Moment, wo ich zum Herrn kam. Był taki moment w moim życiu, w którym przyszedłem do mojego Pana, którym ja mu powiedziałem, ja już nie chcę być niczym. Ja chcę tylko przy Tobie pozostać. Tak, dokładnie to jest te właściwe podłoże, na którym Pan może zacząć działać w naszym życiu. I to jest właśnie ten obraz, który tutaj oglądamy. Ja przyjdę za rok, a twoja żona będzie miała syna. To są teraz ty. On również i mówi to do ciebie. Jeżeli ty dzisiaj poznajesz, że ty jesteś umarłym dla Boga, to on mówi do ciebie, że ja za rok przyjdę. I w twoim życiu będzie owoc dla Boga. No, my możemy zrozumieć, Sarę, że ona się ośmiała. I nie chcielibyśmy ją zbyt ostro osądzać. My czasami spotykamy takich, którzy twierdzą, że to był śmiech niewiary. Ale chcielibyśmy być łagodnymi. Ale lepiej powiedzmy, że to był śmiech tej małej wiary. Als dann dieser Sohn geboren war, ein Jahr später, und der rzeczywiście rok później ten syn się narodził, to czytamy w kapitule 21, to czytamy w rozdziale 21, Sara nie wie. To Sara znowu się śmiała. Kiedy spytał im vers 6, możemy o tym przeczytać w wersie 8. Da sagt sie, Gott hat mir ein Machende. I ona powiedziała, że Bóg przygotował mi śmiech. Und das ist das Machen des Glaubens. I to jest ten śmiech wiary. Teraz niestety jest we mnie napisane, że przygotował mnie na pośmiewisko. Wydajmy nowe was. I z tego możemy się znowu czegoś nauczyć. Das Lachen des Glaubens ist ansteckend für andere. Że ten śmiech wiary jest zaraźliwy dla innych. Du hast das vielleicht auch schon erlebt. Może i wy byście to przeżyli. Da sitzt man zusammen. Siedzimy wszyscy razem. Einer beginnt zu lachen. Jeden zaczyna się śmiać. I plötzlich lachen an. I nagle zaczynają się wszyscy śmiać.
Dokładnie sprawa wygląda tak samo z tym śmiechem wiary. Jeżeli my z radością idziemy we wierze naszą drogą życia, to jest to wtedy dla nas bardzo zaraźliwe, nie chcielibyśmy tu powiedzieć chorobliwe. I tak to wyglądało tutaj u Sary. I ona nazwała tego syna Izaakiem. Czy znacie znaczenie tego imienia? To znaczy śmiejący się. Zobaczcie, o wiele trudniejsze rzeczy zdarzają się w naszym życiu. A pomimo tego wszyscy mamy powody, aby iść radośni i uśmiechnięci. Bo nas we wszystkim w Chrystusie uczynił bogatymi. Sara tutaj powiedziała, mój Pan jest już stary. Również i Piotr wspomina tą jej wypowiedź. W pierwszym liście Piotra w trzecim rozdziale. I on tam mówi, że Sara nazwała swojego męża Panem. A tutaj my możemy się nauczyć, w jaki sposób ona to uczyniła. Mianowicie ona nie uczyniła to swoimi ustami, ale ona to uczyniła we wnętrzu swoim. I to jest bardzo ważne dla wszystkich małżonych. Nie chodzi o to, abyście nazywały swoich małżonków ustami swoim Panem. Ale chodzi o to, abyście miały takie właśnie nastawienie w swoim sercu. Ale teraz Pan mówi do Abrahama, dlaczego Sara się śmiała. A Sara się zapiera. I mówi, nie śmiałam się. A Pan powiedział, jednak śmiałaś się. U nas w Szwajcarii się mówi, że niewiasty bardzo chętnie mają zawsze to ostatnie słowo. Ale ja chciałbym Wam jasno pokazać, że niewiasty nigdy nie mają ostatniego słowa. I mężowie też nie. To Bóg ma zawsze ostatnie słowo. Również i w Twoim życiu. I to tutaj oglądamy. On powiedział nie, ale ty śmiałaś się. I dalej oglądamy od wiersza 16. Jak nagle ci trzej mężowie spojrzeli w kierunku Sodomy. I to jest taki podniosły moment. Bóg tutaj mówi, czy ja mam ukryć to przed Abrahamem, co ja chcę uczynić? A następnie on mówi, dlaczego on tego nie chce ukryć przed Abrahamem? Dlatego, że on widział ten sposób postępowania Abrahama. Mianowicie to, że on swoim dzieciom przykaże. A mianowicie dwie rzeczy. Po pierwsze, aby strzec drogi pańskiej. A po drugie, aby na tej właśnie drodze wykonywać czy zachowywać sprawiedliwość i prawo. Ale to są bardzo ważne pouczenia dla ojców. Aby oni swoim dzieciom w wytrwały sposób pokazywali drogę pańską. I to jest dla nas wszystkich ważne. Abyśmy my trwali na drodze pańskiej. Ale również chodzi o to, w jaki sposób my będziemy trwali na tej drodze pańskiej. Sagte mir mal ein stolzer Vater. Kiedyś mi powiedział jeden dumny ojciec.
Klaberach Kinder sagte, und wtedy mi powiedział, chyba mam, tak mi się wydaje, mam chyba 8 dzieci, und alle sind auf dem Weg. I wszystkie są na drodze pańskiego. Ja się go zapytałem, w jaki sposób są na tej drodze? Nie chodzi tylko o to, żeby oni w ogóle byli na drodze pańskiej, ale chodzi w jaki sposób oni podążają drogą pańską. I tu chodzi właśnie o te dwie rzeczy. Chodzi o to, aby oni strzegli drogi pańskie, a na tej drodze, aby wykonywali sprawiedliwość i prawo. A następnie Pan zaczyna mówić o Sodomie. Sodoma jest obrazem tego świata. Tam, gdzie dzieje się wiele grzechów. A ten krzyk to jest właśnie następstwo tego grzechu. Tak, to grzechy zawsze sprowadzają wielką biedę na ludzi. Tak, i rzeczywiście w Sodomie działy się przerażające niesprawiedliwości. I to ta niemoralność wywołała straszny krzyk. I teraz Pan mówi, ja chcę tam pójść, aby zobaczyć, czy tak to jest. Znowu czegoś się tu uczymy od Pana. Jeżeli my coś usłyszymy, co jest złe, i my jesteśmy odpowiedzialni za tą rzecz, to my musimy iść w to miejsce, aby dokładnie tę sprawę osądzić. Nie tylko z tego, co słyszymy, osądzać, bo Pan tu sam powiedział, ja chcę tam pójść i zobaczyć. Czyż Pan musiał przychodzić z nieba na ziemię, aby to zobaczyć? Nie, on z nieba wszystko widzi dokładnie. Ale on nam tutaj to pokazuje jako napomnienie dla nas. I teraz przejdźmy już do tego trzeciego urywka. I w tym urywku widzimy, jak Abraham zaczyna prosić. To zawsze na mnie wywierało głębokie wrażenie, jak ten mąż zawsze wiedział, co czyni się w danej chwili. Nawet jeżeli chodziło o jego bratanka Lota. Kiedyś jego bratanek Lot był uprowadzony w niewolę. To wtedy Abraham walczył o niego. A tutaj Lot znalazł się w niebezpieczeństwie być sądzony. I tutaj Abraham prosi za nim. To jest tak samo bardzo ważne dla nas. My czasami walczymy w miejscu, gdzie powinniśmy się modlić. A czasami się modlimy w miejscu tam, gdzie powinniśmy walczyć. Ale to wymaga takiego prawdziwego poznania. I chciałbym Wam teraz przedstawić jedną niewiastę. To była osoba, która żyła w czasach, gdy Pan Jezus żył na ziemi, a która posiadała to największe poznanie Pana. I to była właśnie niewiasta. Ku zawstydzeniu nas wszystkich mężczyzn. Ona miała więcej poznania niż wszyscy uczniowie. A to była Maria z Betanii. I my też i możemy poznać to, skąd, gdzie ona się tego nauczyła poznania. Gdyż ona siedziała u stóp swojego Pana. A następnie ona widzimy, w jaki sposób ona działa. I ona we właściwej chwili uczyniła na właściwej osobie to, co było najbardziej właściwe w danej chwili.
das Richtige tun zur richtigen Zeit auf die richtige Weise, aby uczynić to, co właściwe, we właściwy sposób i we właściwej chwili, to wymaga naprawdę prawdziwej mądrości i poznania. I to tutaj oglądamy u Abrahama. On teraz zaczyna prosić. On stanął przed Panem. A następnie on podszedł do niego krok od to jest bardzo piękne. I zaczyna prosić. Jest tutaj zapisanych 6 próśb, które on przedkłada. On to tak prosi, jak to rozumie. Nach seiner Weise. A Bóg działa według swojej mądrości. Er bittet Israel 5 Personen hinab. I Abraham schodzi z prośbami aż do 5 osób. Und hofft dadurch das Gericht von Sodom weggenommen. I ma nadzieję, że przez to ten sąd dotyczący Sodomy będzie usunięty. Aby to na te andre widać. Ale Bóg miał inne myśli. Er wollte das Gericht tun. On chciał ten sąd wykonać. Ale chciał wcześniej wyprowadzić Lota. A jednak możemy tutaj oglądać tę cudowną łaskę, w jakiej on wysłuchuje, czy przysłuchuje się Abrahamowi. A tutaj oglądamy, że Abraham jest bardzo odważny w tych prośbach. On jak gdyby tutaj targuje się z Bogiem. I aż schodzi do 5 osób. Tak, Bogu się to bardzo podobało. Że on tak odważnie w modlitwie do niego, czy w prośbie do niego przechodzi. Chciałbym wskazać jeszcze na wiersz 25. A mianowicie na ostatnie zdanie. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa, on tak mówi do Boga. Tak, on tutaj uchwycił się tej chwały Bożej. To czynili mężowie Boże zawsze w swoich modlitwach. Oni mówili na temat tej chwały Bożej. I oni mówili też mi o tych przyrzeczeniach Bożych. Również tak postępował Mojżesz. I pewnego razu Bóg próbował Mojżesza. I powiedział do niego, ja chcę zniszczyć cały ten lud. A z ciebie ja wyprowadzę wielki naród. I wtedy Mojżesz odpowiada, a cóż będą myśleli Egipcjanie o tobie jako o Bogu? Tak, Mojżesz ostał się w tym egzaminie. I on prosił Boga, aby on odstąpił od swojego gniewu. I tak to też oglądamy tutaj. Ja chciałbym zachęcić młodych rodziców, aby oni w ten sposób Boga prosili. Gdy tak mają kilkoro małych dzieci, to z całą pewnością są zatroskani tym, aby one wszystkie doszły do wiary. To możecie w tej sprawie przystępować do Boga w modlitwie. I możecie mu powiedzieć, że ty przecież dałeś obietnicę dotyczące dzieci domu rodziców wierzących. Że one są uświęcone. Że one znajdują się pod uświęcającym wpływem. I taka modlitwa znajduje wielkie upodobanie przed Panem.
wir diesen wichtigen Vers 27, weil das sind die Obrigame, den Vers 27. Er spricht zu ihm und sagt, Herr zu ihm. Er zwraca się do niego, mówiąc, Panie, a wenn wir kühn sind in unseren Gebeten, tak, nawet gdy my jesteśmy odważni w naszych modlitwach, to nigdy jednak nie powinniśmy przy tym zapomnieć, że zwracamy się do Boga. A my jesteśmy tylko prochem i popiołem. Ten proch mówi o tej małości człowieka. Abraham przecież wiedział, że pomimo tego, że on jest tak wielce bogatym człowiekiem, że on jest tylko takim bardzo malutkim człowiekiem, i że on jest takim słabym człowiekiem, i on jeszcze jest o czymś wiedział, mianowicie to, że on jest popiołem, że on ma osobistą winę też w tym losie Ruta. To było wielkie upokorzenie. Jemu to było wiadome, że on zabrał tego Ruta do Egiptu. Tam Rut zasmakował tego świata. I Abraham był współwinnym. A my jesteśmy pierwszym drogą. Współwinnym tej błędnej drogi, jaką poszedł. I to musimy też przyznać. Jeżeli ktoś był razem z nami na tej drodze wiary i odszedł do świata, to my bardzo często jesteśmy też i winni osobiście temu. Ale przede wszystkim jest to bardzo ważne, abyśmy my wspólnie, społecznie się z powodu tej sprawy upokorzyli. I to Abraham wyraża przez nazwanie siebie popiołem. Nachdem Abraham ausgeredet hatte, gdy Abraham to wypowiedział, to znaczy już zakończył prośby, to Pan odszedł od niego. Teraz czytamy w wierszu 33. Abraham ging an seinen Weg. Czytamy na koniec, Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Glücklicher Mensch, to Abraham. Szczęśliwy był człowiek ten Abraham. Sein Ort war bei Gott. Jego miejsce było przy Bogu. A jego miejsce również było też na zewnątrz tego sądu, jaki dział się nad światem. I ja mam nadzieję, że to też i jest prawdą dla was wszystkich. Również i dla was dzieci. Mit euren Sünden zu Gott gekommen sind, żebyście ze swoimi grzechami przyszli do Boga, dass ihr geglaubt habt an den Namen und das Werk des Herrn Jesus, żebyście uwierzyli w imię i w dzieło, jakie dokonał Pan Jezus, dann seid ihr für immer bei Gott. Jeśli tak się stało, to jesteście na zawsze u Boga. Und ihr seid außerhalb des Gerichts. I jesteście już na zewnątrz tego sądu. Das war die Position von Abraham. Taka była pozycja też i Abrahama. Jeżeli noch zum Abschnitt von dem Kapitel 19 gelesen haben. Przejdźmy jeszcze do tego urywku, który żeśmy czytali w 19 rozdziale. Sonne geht auf. Słońce zeszło nad ziemią. Das ist immer ein Bild des Kommens des Herrn in Herrn. To zawsze jest obrazem przyjścia Pana w chore. Und wir reden sprich diese Situation an Abraham. I też w sposób proroczy ta sytuacja mówi o tym. Pan Jezus kommt in Herrlichkeit. Pan Jezus przyjdzie w chwale. Lud ist ein Bild des Überrestes, der gerettet wird. A Lud jest obrazem tej resztki Izraela, która będzie uratowana. I ten kommen des Herrn in Herrlichkeit kommt das Gericht. A z przyjściem Pana nadejdzie na tą ziemię sąd. Schwefel und Feuer regnet von Jehova aus dem Himmel.
Tak, Pan spuścił deszcz wszelki i ognia z nieba. Das Gericht über diese Welt ist ausgesprochen. Ten sąd nad tym światem już został ogłoszony. Aber es ist nicht ausgeführt. Ale jeszcze nie został dokonany. Aber es wird bestimmt ausgeführt werden. Ale z całą pewnością on zostanie wykonany. Und wir sehen hier ein Bild. I tutaj oglądamy obraz tego. Dann sehen wir Abraham, wie sich des Lebens früh aufmacht. I tutaj oglądamy Abrahama w 27 wierszu, jak on starszy wcześniej rano wstał i wyszedł, aby spojrzeć w kierunku Sodomy. I on widział ten wielki dym. Dym jak z pieca. Und wir wissen nicht, ob Abraham gut erfahren hat, dass Lot gerettet wurde. Ale nie wiemy, czy Abraham kiedykolwiek w swoim życiu się dowiedział, że Lot został uratowany. Wir lesen in Vers 23 etwas sehr interessant. Bo w 23 wierszu czytamy coś... W 29 wierszu, przepraszam, czytamy coś bardzo interesującego. Da steht nicht Gott gedacht, dass es Lot. Tutaj nie jest zapisane, że Bóg wspomniał na Lota, sondern Gott gedacht über Abraham. Tylko jest zapisane, że Bóg wspomniał na Abrahama. Und er entsandte Lot. I ocalił Lota. Das war ja Erhörung des Gebets. To jest właśnie to wysłuchanie modlitwy. Ich sage noch einmal. I jeszcze raz to powtarzam. Wir wissen nicht, ob Abraham das erfahren. My nie wiemy tego, czy Abraham ze końca życia się o tym dowiedział. Sie fragen, dass er nicht Lot noch getroffen hat. Nie ma żadnego opisu tego, żeby kiedykolwiek jeszcze spotkał w życiu Lota. My wiemy, że nach Soarii. My wiemy, że Lot poszedł do Soarii. Gdzie Majty Kili na Jehyn. A następnie wiemy o tym, że on dalej udał się do jakiejś jaskini. Tam kam dużo rzekli, bo zachęcał im też ten fór. Tam w tej jaskini zdarzyły się te straszne rzeczy z jego córkami. Ale za nie się ernstu dużo. I to jest wszystko bardzo poważną, ostrzegającą historią. Wahrscheinlich hat Abraham das alles nie erfahren. Prawdopodobnie Abraham nigdy się o tym nie dowiedział. Und doch hat Gott sein Gebet. A jednak Bóg wysłuchał jego modlitwę. Das macht uns Mut zu denken. I to nam dodaje odwagi do modlitwy. Möchte er seine Geschichte erzählen am Schluss? I teraz na zakończenie jeszcze chciałbym jedną historię wam opowiedzieć. Zu meiner Schwester in der Schweiz, die sehr gut kann. To dotyczy siostry ze Szwajcarii, którą dobrze znałem. Sie hatte einen Sohn, der wurde von Bewehr. Ona miała syna. Ona miała niewierzącego syna, który poszedł do świata. Und diese Mutter hat fast 70 Jahre zärtlich für diesen ungläubigen Sohn gebetet. I ta matka prawie, że 70 lat codziennie modliła się za tym niewierzącym synem. Ona te kleine. Und dann 50 Jahre lang, als sie wusste, dass in der Welt war, a następnie przez 50 lat, gdy ona wiedziała, że on jest w świecie, dann ging sie heim. I następnie ona odeszła do Pana. Im Alter von ungefähr 92 Jahren. Mając mniej więcej 92 lata. Tam war sie beim Herrn. I niedługo po tym, jak ona weszła do Pana, hat sie sehr gründlich geführt. To ten syn się nawrócił. Seine Frau hat sich gefreut. Jego żona się nawróciła. Seine beiden Kinder haben sich gefreut. Jego dwójka dzieci się nawróciła. Seine Schwiegertochter hat sich gefreut. Jego synowa się nawróciła. Gott hat die Gebet erhört. I Bóg tę modlitwę wysłuchał. Sie selbst hat es nie erfahren. Ona sama tego jeszcze nie przeżyła. Ich habe mit allen gesprochen. Ich weiß es sicher. Ja ze wszystkimi nimi rozmawiałem i wiem na 100%. Das ist diese wunderbare Gnade. Także to jest wielka, cudowna łaska. Bóg wysłuchuje modlitwę. Niech będzie wysławione Jego imię. Nie ma nam tutaj pokazywać, że obydwie grupy to są jednakowo, jednakowej
I wśród nich są i prawdziwi wierzący. Jest to rzecz zmieszana. Ja będę klucznie. Żebyśmy widzieli też i mądrego, i złego sługę. I tu są ma tutaj rzeczy dzień. Którzy w pewnym sensie też w tym samym czasie istnieją. Ja bym widzieli bajki grunko. Żebyśmy również widzieli pszenicę i komfort. To jest o grunko ślub kultury. A teraz widzimy te panny mądre i głupie. Wasz własny człowiek, owoc, on własny klukaj. Czym się wyraża ta głupota, a czym mądrość? Mianowicie charakteryzowało się to, wyrażało się olejem. On nie ma czyjś poza klub. Czy ktoś jest głupi czy mądry? On ma tu dla jednego głupu, pogadę dla drugiego głupu, zeszczaje i dalej. Czy należy do tej, czy do drugiej grupy, to decydującą rzeczą jest to, czy posiada się olej. Lampen, a ten si, ale my taranda, ale si jurko. Lampy wszystkie 10 panią posiadało. Zaczaje, tak jakby kętnes angeht, a gdzieś alle zu wyszły pokaże. To znaczy, jeżeli chodzi o sprawę tego wyznania, to one wszystkie 10 się przyznawały do chrześcijaństwa. Aber die, welche böhmig waren, sahen sie den anderen und sahen kein böhmig sie. Ale te, które były głupie, to wzięły swoje lampy, ale nie zabrały oleju ze sobą. I kluby zawsze mamy böhmig sie, mit ihren lampen. Ale mądre zabrały olej z dodatkowych naczynia razem ze swoimi lampami. Es scheint mir für den so zu sein, dass die Klugen nun vor neben den böhmigen Lampen noch extra gefressen sind. Najwyraźniej tutaj widać, że te mądre panny oprócz tego oleju, który był zawsze w tej lampie nalany, miały jeszcze naczynie z olejem. I co Pan Jezus chce teraz nam pokazać w tym oleju? Najpierw chciałbym pokazać błędne tłumaczenie tego podobieństwa. I te błędne tłumaczenie tego podobieństwa niestety przeniknęło do całego chrześcijaństwa. Mniema się, że wszystkie 10 panien to obraz na prawdziwie wierzących chrześcijan. Während die fünf klugen Jungfrauen ein Bild von Freunden geworden sind, die auf ihn herwarten, podczas gdy te pięć mądrych panien to takie, którzy, to tacy chrześcijanie, którzy oczekują na swojego Pana, a te pięć, które są nazwane niemądre, to tacy chrześcijanie, którzy nie oczekują na swojego Pana. A trzeba od razu z góry powiedzieć, wykład takowy jest z gruntu fałszywy. Ob klug oder töricht entscheidet sich einzig und allein an der Frage, ob man Öl hat. Bo czy się jest głupim czy mądrym, to decydującą sprawą w tym jest to, czy się posiada ze sobą olejkę. Öl ist in der Heiligen Schrift sehr oft ein Bild direkt vom Heiligen Geist. A oliwa bardzo często jest w Słowie Bożym bezpośrednio obrazem na Ducha Świętego. Chciałbym przytoczyć tutaj nawet miejsce ze Starego Testamentu. Izajasza 61, pierwszy wiersz. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich befreit hat und sanftmütig ist. Izajasza 61, pierwszy wiersz. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował i tak dalej. To jest napisane, jak jest wiele, gdyby o tyle nie dotyczy. Naturalnie jest to po pierwsze miejsce, które dotyczy bezpośrednio Pana Jezusa. Myślę, że wyjdzie do takich zalet, zabinął Pan, gdyby Geist des Herrn. Ale również bardzo ważną rzeczą jest to, że tutaj to namaszczenie, pomazanie jest połączone z otrzymaniem tego Ducha Bożego.
diese Personen und auch Gegenstände im Heiligtum mit Öl gesalbt. Stary Testament czytamy o tym, jak wiele osób, ale również i sprzętów, na przykład w świątyni, było pomazanych olejem. I również i ten obraz Pan Jezus tutaj czyta w naszym powietrzu. Eine Gruppe von Gott, von Christen, äußerlichen Christen, die haben Öl, die haben den Heiligen Geist. I chcę często pokazać, że jest taka grupa wyznawców chrześcijaństwa, którzy posiadają olej. Und eine Gruppe, die haben den Geist nicht. Czyli posiadają Ducha Świętego, a druga grupa nie posiada Ducha Świętego. Und in Römer 8, Vers 9, heißt es, a w Rzymian w 8 rozdziale, w 9 wierszu zdaje mi się, jest napisane: Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Kto nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. Diese Salbung von dem Heiligen wird sehr schön in 1. Johannes 2 erwähnt. Die wollten wir mal aufladen, stelle. To namaszczenie przez Świętego jest pięknie pokazane w Ewangelii Jana w 1. rozdziale. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 20 wiersz. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. A więc to namaszczenie od Świętego to jest Duch Święty od Pana Jezusa. Bo w tym miejscu, tym świętym, to jest Chrystus. Die Familie, die nach Gottes besitzt, eben diese Salbung. I ta rodzina dzieci Bożych posiada to namaszczenie. Jeszcze jedno miejsce z 2 Koryntian, z 1 rozdziału. Drugi Koryntian, 1 rozdział, 21-22 wiersz. Tym zaś, który nas utwierdza, wraz z Wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. To jest nasz Öl. To jest właśnie ten olej, ta oliwa. A tutaj w drugim liście do Koryntian są pokazane trzy wyrażenia określające otrzymanie Ducha Świętego. Namaścić, zapieczętować i otrzymać zadatek. To są zawsze, to jest jedna i ta sama rzecz, otrzymać Ducha Świętego. Aber das Salben scheint mir mehr den Ausdruck des Eigentums zu zeigen. Ale to wyrażenie namaścić, to bardziej mi się wydaje, że określa. Das Salben ist ein Bild davon, dass es für eine bestimmte Aufgabe bestimmt. To namaszczenie określa nam to, że my do jakiegoś konkretnego zadania jesteśmy postanowieni. Das Versiegeln bedeutet Eigentum, also Besitzung. Że być zapieczętowany to oznacza, że jestem czyjąś własnością. Und Unterpfand ist ein, der Heilige Geist als Sicherheit für das Erbe, das wir bekommen. A zadatek Ducha to jest zabezpieczenie tego, że my jesteśmy współdziedzicami. Was ist nötig, den Heiligen Geist zu bekommen? Was ist nötig, mit ihm das Siegel zu werden? Co jest rzeczą konieczną, aby otrzymać właśnie namaszczenie duchem, albo być zapieczętowany u nim? Die Antwort darauf finden wir in Epheser 1, 13 und 14. Odpowiedź na to znajdujemy.
Abigail of Berlin, why? Tam czytamy o tym, że musimy najpierw usłyszeć słowo prawdy, czyli Ewangelię. Musimy to słowo wiarą przyjąć. A następnie czytamy, będziemy wtedy zapieczętowani Duchem Świętym. To tyle wyjaśnienia dotyczącego tej oliwy albo oleju. A więc te mądre panny są obrazem na wierzących, którzy są dzieci Bożymi. I oni posiadają olej, czy oliwę, czyli Ducha Świętego. I z tego powodu oni są gotowi, gdy ten odbienie będzie na wodzie. Głównie panny nie mają ze sobą oleju. One wprawdzie się przyznają do Chrystusa, ale nie posiadają życia z Boga. Bo Duch Święty zawsze działa w tym nowym życiu. Jest to typowa rzecz dla Ducha Świętego. Ale gdy ten oblubieniec jeszcze zlekał, bo oczekiwał, one wszystkie były cenne. W greckim dokładnie to słowo określa, które mamy napisane, z drzemnym. I dopiero potem wszystkie mocno zasnęły. Tak, mieli bracia i siostry, to co Pan Jezus tutaj przed nami nakreślił, to mi powoduje, że dostaje więcej skórki. No. On tutaj przecież powiedział. Może to potrwać jeszcze chwilkę, zanim ja przyjdę. To oglądamy w drugim liście Piotra, że on jeszcze oczekuje albo zwleka, aby ludzie jeszcze mogli być zbawieni. Ale cóż się dzieje z tymi pannami, gdy on jeszcze zwleka? Te głupie zastęły. Nie. Wszystkie zastęły. O, i te mądre też? Cóż to znaczy, że one zastęły? A w Biblii sen zawsze oznacza rzecz bardzo niebezpieczną. I zawsze, prawie że zawsze łączy się z takim zmniejszaniem się w przychylności, z czynności uczuć do Boga. Wczoraj żeśmy dopiero to o tym mówili, jak rzeczą to jest niebezpieczną, aby powiedzieć, Pan mój zwleka z przyjściem. O, i drogi. Tam. I widzimy, jak wtedy również wszyscy wierzący zasnęli. Jeżeli ja teraz użyłem tego słowa wtedy, to muszę to teraz natychmiast wyjaśnić. Wydaje się, że tak było w rzeczywistości, że Pan Jezus jak gdyby teraz opisuje drugą fazę. Pierwszą fazą było to, że one wszystkie wyszły społecznie ze sobą naprzeciw oblubieńca. Jeżeli ktoś z Was chociaż trochę pozna historię Kościoła, to ten wie, że to nie trwało długo. Jak te oczekiwanie na Pana Jezusa w ogóle się zatraciło w chrześcijaństwie. Gdybyśmy przeczytali całą literaturę chrześcijańską, to byśmy stwierdzili następującą rzecz, mili przyjaciele. Że po zakończeniu się trzeciego stulecia naszej ery wird ihn nicht einer einzigen
Ani jedno następne pismo, czyli jakaś książka, czy wtedy na swoja, nie było nic wspomniane w nim o wspólnym przejściu Pana Jezusa. I przyjście Pana dla tych, którzy są Jego własnością, było kompletnie zapomniane. Ale nie tylko te oczekiwanie na Pana zanikło. Ale również cała ta prawda sama w sobie, ona po prostu znikła z chrześcijaństwa. Możecie przeczytać pisma wszystkich tak zwanych ojców Kościoła od początku do końca. Możesz i przeczytać pisma nowsze dotyczące czasów reformacji. Du findest auch nicht einen einzigen Hinweis mehr, dass der Herr Jesus kommt für die Gläubigen. In den Römer stand in den wszystkich Pismach ani jednej wskazówki na to, że mowa jest o tym, że Pan Jezus kiedyś przyjdzie. Auch die Gläubigen hatten die Wahrheit verloren. Również i wierzący stracili tą prawdę. Das ist hier gemeint mit die Krisen aller Zeiten. To jest właśnie tutaj tym określone, że one wszystkie zostają. Oni, czyli chrześcijanie, urządzili się wygodnie w tym świecie. Świat stał się ich ojczyzną, a nie niebo. Das Ergebnis davon hat der Herr Jesus erziehen lassen. Jako skutek tego, Pan dopuścił do tego, dass die Wahrheit von der Entwicklung im Feld verloren. Że prawda dotycząca tych pochwycenia wierzących całkowicie zanikła. Wir haben sehr wertvolle Glaubensmänner und Frauen auch im Mittelalter und im späten Mittelalter. Wprawdzie my, żeśmy posiadali jako chrześcijanie bardzo wartościowych mężów i niewiasty wiary w średniowieczu i późnym średniowieczu. My nawet częściowo do dziś dnia śpiewamy ich pieśni, jak tylko ułożenie. Czy wy też znacie tą pieśń, że uwielbiam miłość niepojętą? To jest właśnie pieśń napisana przez tych mężów wiary, którzy mocno się Pana trzymali. Ale u wszystkich tych mężów wiary, to Paweł Gerhard, który tyle pieśni napisał, czy inni, nie znajdziemy ani jednej wzmianki o tym, że Pan kiedyś przyjdzie i o oczekiwaniu na Jego przyjście. Johann Sebastian Bach war ein sehr guter Musiker. Jan Sebastian Bach był wielkim muzykiem. Mit Sicherheit der größte Musiker. Z całą pewnością największym z muzyków, jakie kiedykolwiek żyli na tym ziemi. My mamy drogi na. I z całą pewnością wierzącym człowiekiem. To jest godzin, że to Magdalena wyklam. A gdy Bóg zabrał mu jego żonę Magdalenę, którą on miłował ponad wszystko, to on skomponował kantatę na cześć Pana. Ale również i sam Bach nie wymienia na ani jednym miejscu prawdy dotyczącej tego pochwycenia, zabrania tego. A więc na co oczekiwali tamtejsi wierzący? Na śmierć. Nawet sam Bach śpiewał, czy komponował, przyjdź słodka śmierć. I mnie to wielce wzrusza, gdy słyszę to. Dawa glaube,
Dla nich rzeczywiście śmierć była zyskiem, tak jak to Paweł też napisał. Ale to, że Pan Jezus kiedyś przyjdzie, to oni o tym już nie wiedzieli. Wtedy o północy powstał krzyk albo zawołanie. Siehe, der Bräutigam! Oto ochrzcenie. Ich glaube, dass hier der Heilige Geist oder der Herr Jesus selber eine dritte Epoche zeichnet. Myślę, że od tego momentu Pan tutaj nakreśla powstanie trzeciej epoki. Die zweite Epoche war die längste, die schlief allein und sparen und so. Druga ta epoka była najdłuższa. Wszyscy zasnęli i drzemnęliśmy. Ale ten krzyk o północy to jest właśnie początek trzeciej epoki chrześcijaństwa. I wydaje mi się, że to jest bardzo późny okres, który tutaj w tym podobieństwie został określony. Ja osobiście jestem do głębi przekonany, że ten krzyk o północy już przedbrzmiał w chrześcijaństwie. I nie jest to rzecz, na którą my musimy jeszcze czekać. Ale to jest rzecz, która już się zdarzyła w chrześcijaństwie. Bo rozumie się rzeczywiście krzyk. I to zawołanie było zbudzone przez Ducha Bożego. I mianowicie w całym chrześcijańskim świecie, obojętnie czy to był świat wierzący, rzeczywiście wierzący, czy nie wierzący, i powstało zawołanie, oto obrubienie. Mam na myśli, że działo się to około 160 lat temu. Więc i Gelegenheit hätte ich mal die Kirchengeschichte von gdybyście mieli taką okazję, aby przeczytać historię Kościoła napisaną przez Millera, szkoda, że nie ma w języku polskim, to ja teraz postaram się króciutko to wyjaśnić, co tam jest opisane. Es war nicht nur in einer Gruppe von Christen. Es war nicht nur bei Bruder David, bei Bruder Kelly oder Bruder Welt. Te zawołanie nie powstało tylko w kresnej grupie chrześcijan, na przykład w grupie, w której się zgromadzali Bruder David czy Welt. Sondern in jener Zeit auf dem ganzen Globus kam die Beschäftigung mit der Prophetie. Ale w tamtym owym czasie powstało pragnienie zajmowania się sprawami proroctwa i to na powierzchni całej ziemi. I tysiące ludzi w tym czasie się nawracało. Na przykład ewangelista Spurgeon głosił słowo przed tysiącami słuchaczy. I rzeczywiście powstało te zawołanie, Chrystus przychodzi. Oni wprawdzie nie mieli jeszcze rozumienia o tym pochwyceniu wierzących, ale przynajmniej rozprzestrzeniali to wezwanie, Chrystus przychodzi. I ten krzyk dalej jeszcze brzmi po dziś dzień, oto odrobienie. Chciałbym tylko jedną drobną rzecz opowiedzieć z życia brata Dorotego. Gdy on w wieku 28 lat rozpoczął intensywne studiowanie słowa Bożego, dopiero co niedawno się nawrócił, wtedy w tych czasach były zamki, były pałace, byli biskupi, bardzo znamienici ludzie. I oni wszyscy zaczęli świadomość.
przyjemność. I Pan Jezus podarował im rzeczywiście nowe światło. Neues Licht über alte Wahrheiten. Nowe światło dotyczące starych prawd. Die Wahrheit von der Erlösung ist alt. Bo przecież prawda o odkupieniu grzeszących jest stara. Aber die Erkenntnis ist neu. Ale oni ją na nowo odkryli. Und sie danken Gott. I oni dziękowali Bogu. Dass der Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Że Pan Jezus przyjdzie, aby nas do siebie zabrać. Hier heute geht es nicht mehr, alle sind wieder sitzen. My dzisiaj, umiłowani bracia i siostry, jak tutaj w tej sali siedzimy, sind die Nutznießer dieser Wunder, die Kämpfer. My jesteśmy tymi, którzy korzystają z tego, co zrozumieli tamtejsi bracia, którzy zaczęli walczyć o prawdę. A tak, to za wikrę, ja mam to dość, kiedy to wokół ma. A tam się chyba lata mają. Ale wiesz, a kurz kiedy to ma? Wikrę. Thank you.
I tamtejsi chrześcijanie opuścili ówczesne systemy chrześcijańskie. Ale my jesteśmy w niebezpieczeństwie, że będziemy się chcieli do tych systemów z powrotem przybliżać. I odbił nas Pan Jezus od swego zawodu. I zanim opuścimy temat tego wezwania o północy, jeszcze jedno słowo przeczytaję z Księgi Objawienia. Trzeci rozdział Objawienia. Jedenasty wiersz. I kogo chwalę, chwalcie przez was słuchać, a zanimem zdanie wolno zmienić. Przyjdę rękę, trzymaj co masz, aby nikt nie był korony swojej. Ale to nie ma tu. To jest właśnie to wezwanie, czy zawołanie do północy, czy krzyk o północy. I co to zbawia? Przyjdę rękę, śpiesznie. Trzymaj co masz. Jakiś to jest potężny apel, również skierowany do nas dzisiaj w imieniu braci i siostry. Oby Pan Jezus nam to podarował, aby oczekiwanie na Niego rzeczywiście w naszych sercach było żywe, rzeczywiście żywe. Nie dawno odwiedziłem pewną złożoną chwalę bieżącą. Widziałem Pan na jej ścianie powieszoną tego wyroku. Dawniejszymi czasy było to bardziej zwyczajne, aby na ścianach w mieszkaniach wywieszać cytaty z Biblii. Dzisiaj nas już to zanika. Ale to było za bardzo Państwo. Ale ta młoda pana wierzących miała właśnie taki cytat na ścianie powieszony. I czy wiecie, co ta młoda pisała? Chwilaj, chodźmy. No. Może jeszcze dzisiaj. Chwilaj, chodźmy. I wielokrotnie. Czy tu mógłbyś mówić o? Czy ty każdego poranku z taką myślą wstajesz? Dzięki temu, a? Czy z taką myślą kładziesz się każdego wieczoru do łóżka? Tak. Może jeszcze dzisiaj? Żeby zasłużyć Pana. Ty ma ten Pan. Jeżeli tego nie mamy w sercu, to wiedzmy, że jesteśmy w trakcie zasypiania. Naprawdę nie jest Pan. Ale gdy już naprawdę zaśniemy, to zawiedzenie już jest z góry zaprogramowane, że zawiedziemy. I teraz wszystkie te panny zadają się w roku porządzania swoich lat. A co to znaczy? To jest już samo w sobie coś wielkiego. A Państwo na szczęście nie ma? To oznacza oporządzić swoje lampy. No i będzie dwie majątki. A to co się dzieje, czy się dzieje na tym filmie, to za tym filmie nie są. Ja chciałbym teraz pokazać różnicę, co czynimy te mądre, a co czynimy te głupie stanowe. Jeśli najmniejszy numer z English Family Welcome, chciałbym przytoczyć przykład ze świata angielskojęzycznego. Oczywiście, że to jest na to kurwa. Gdy ja to pierwszy raz usłyszałem, to tak zaskoczyło mnie. I druga, ja myślę, że druga, to nie na tak powiedzieć, a pan co taki? Wyrządy w tamtych czasach byli tak bardzo aktywni, ja myślę, że to jest oni nie tylko przeprowadzali duszę do pana, ale i mamy jak krańcy wyrzut i pan jako pan. Ale oni w całym świecie głosili prawdę. Nie chciałbym tam nie mają. I teraz ta okoliczność, o której chcę wspomnieć, to ta różnica. Eto, tym świętym młodym świętym. Że w tamtym czasie było wydawanych około 45 różnych czasopism wśród wierzących. Tam jest najszybciej i tym czasopism.
przynajmniej jedno. Ktoś tam w niebie tak, dwa, tak, przynajmniej jedno. Koniec. Może jeszcze w Anglii jakieś. A co mam do tych Polsach? Nie mora, to jest pan najpierw. Nie mora. Tych zamówień. Piszący. Ale wyobraźcie sobie pisanie miesiąc w miesiąc 45 różnych czasopism pełnych praw biblijnych, które są rozsyłane na cały świat. To jest oporządzenie tych prawa. I tu już mówimy o szkółce na okiem nam. W ogóle panny też oporządzamy swoje nazwy. A my nie mamy na to konkretne. Ale ja uważam, że było całkowicie coś innego. To jest jedna pisa. Bo od tego czasu tych takich nam innych nie było takich nam innych. Ja mam się od tego czasu powstało ogłoszenie Ewangelii Socjalnej. Ewangelii, nie tylko. I już nie głosi się o Chrystusa. Ewangelii Socjalnej. Głosi się o pożądzeniu socjalnym. Ewangelii Socjalnej. O, kurczowaj. Głosi się o równouprawnienie niebia i tak dalej. Przeczytajcie, że ja mam to dzieje. Usłuchaj. Głosi się o usuwanie różnic socjalnych między ludźmi. I tak dalej. Zapraszam mi o te kiedy tu energię w taki dzień. O socjalnym widzieniu. Nigdy jeszcze w świecie nie było tak intensywnej działalności w zakresie socjalnych spraw, jak właśnie oglądamy dzisiaj. A jest to świetne, co jest. Ale teraz zaczyna dziać się coś, co jest brzemienne w skutkach. I będą zawsze liczby, tak jak zawsze atom się. I jeżeli się to zacznie dokładnie czytać, to aż zapiera się tekst pierwsza. Czy mówię, chodzi tam bardzo dużo? To wezwanie o odnowieniu rozbrzmiewało. No, o emanerii, który był on. I nagle teraz te głównie panny zauważyły, my nie mamy kolejny. Mają tu za tamtym kreśnym. Tak. One stwierdzają, nasze lampy zaczynają gasnąć. A mają nam się dzieci i mamy to pytanie. A więc niektórzy od razu mówią, o widzisz, jednak się dwa dni paliły. A to w formie. A więc to jednak byli wierzący. A jak nie mamy to tam. Nie. One krótko się paliły. Ten okna do na oknie jest piwo. Człowiek no też się pali, ale wkrótce gaśnie. Jak te lampy medycyny? Te słowa dobiła. One zapaliły swoje lampy, bo usłyszały o to odrobienie. Bo jest ten szajny nowy inny. Ale w tej decydującej chwili ich lampy zgasły. Oni wykierali do cigaryna. I teraz one musiały wyznać. Nie mamy kolejne. Mili bracia i siostry, jest to fatalna rzecz. I ludzie liści mały, której ojca posiada się wystarczającą możliwość światła albo poznania dotyczącą tego obudzieńca, aby nie momentu jak on też przyjdzie na dzika króla. Ale w momencie, gdy on przychodzi stwierdzić, że nie ma oleju, więc fajnie jest energetyka. One teraz zaczęły intensywne działanie, poszukiwanie. Drugi pan w tym pytaniu. Mądre panny są teraz w pięknym spokoju. Zdecydowanie nie mogą. One są gotowe na przyjście odrobieńca. Ja wiem. One mają oliwę. Nie mam ten. Ich lampy się palą. Ale ja nie mam, ale raz. Ale te inne zaczynają teraz działanie. I wstrząsające jest to, one przychodzą za późno, aby je zakupić. I nie tylko to. One poszły do podbłędnej adres. One poszły do innych panien. I proszą, dajcie nam z waszego koleju. A te odpowiadają, nie, tak nie można zrobić. Jest to godne uwagi, szczególnie. I mężczyźni, i to mężczyźni. Ludzie chętniej idą do drugiego człowieka niż do Pana Jezusa. Bo Chrystus tak jest, nikt do tego nie idzie.
kolej iść do niewłaściwej adresy. Jeśli to nie jest, to chodzi na Anglii. Ale ona odpowiedziała, idźcie do sprzedawców. On to osób kierowca. I kupuj to dla siebie. Konkretnie na Anglii. I gdy ją odeszli, kupować i zawsze to wiedzieli. Niektórzy mniemają, że z tego obrazu można wyciągnąć wniosek, za który mamy być napięty, na skutecznie wyciągnąć, że po tym okresie, gdy rozległ się ten rodzaj krzyk populacji, że po tym okresie już nie można się nadmieć. Trzeba powiedzieć, że to jest absolutnie błędna myśl. Na samym razie jest to obliczajne. Tego też Pan Jezus nie chciał w tym podobieństwie Wielką. On chciał pokazać głupotę tych panien. Po pierwsze nie miały oleju. I gdy przyszedł odmieniec i lasy zaczęły gasnąć. I po drugie poszły pod błędny adres, aby nakupić oleju. I po trzecie było już w ogóle na późno. Ta trzecia faza w historii całego Kościoła na ziemi, czyli to brzmienie tego krzyku o północy, jest już ani krótsza faza. Z całą pewnością jest krótką fazą. A my sami nas na miście leży, że tam na tyle nie da nas dłuższe szczęście. Ale nikt nie powiedział, że po rozbrzmieniu tego krzyku o północy nie można już się więcej nawrócić. Ja chciałbym jeszcze porównanie pokazać z Izraelem. Można tym zrobić, jak się liść odróżnia. Bóg wypowiedział sąd swój nad Izraelem. Oni by chcieli to zrobić, tym wygrywać, on to się liść odróżnia. Również i sam Pan Jezus w podobieństwach wypowiedział sąd nad nim. Aby stało się to w nacji. Ale stało to jeszcze 10 lat, kiedy to zanim ten sąd rzeczywiście nad Izraelem został wykonany. Jeśli będzie to miliard, wszystkich na Chrystus, bo ja mówię w tej chwili o roku 70 po narodzeniu Chrystusa. W którym to roku świątynia w Jerozolimie została przez Rzymian zrównana z ziemią. Mówię, że to będzie Chrystusa. I tak też sprawa wygląda w chrześcijaństwie. Ja mówię, że to szoro. Ten krzyk już rozbrzmiał. I jest to dobrze. Jest on i nie wie. Pan nas przyszedł jeden mecz. Oto oblubienie, wyjście mu na spotkanie, opuśćcie wszystkie systemy chrześcijaństwa. No wy też wszyscy to. Tak jest, nie tak. Ale zanim on rzeczywiście nadejdzie, to jeszcze nie ma czasu wpływa. No to jest kiedyś noc za to, po czym lepszym zawsze nie był, po czym panu mają znaczy. I dzisiaj jeszcze obowiązuje te słowo zapisane na ostatniej kartce Biblii, z objawienia 22 rozdziału. On wyjdzie za wnioski, jak koni. 17 wiersz. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. Wyjdzie za wnioski, jak nasza wnioski, jak koni. A kto chce, niech darmo weźmie wodę i żywota. No, tylko twoje, że to Boże, to nie wiem, jedno, to nie wiem, a jest w kakrymie. Tak, mili przyjaciele, jeżeli jest zgłoszone, to jest dobre poselstwo o Panu Jezusie i o zbawieniu z nim. Ale ten czas się ukończył. Poczytamy, gdy one odeszły, to przyszedł obudzenie. A te, które były gotowe, wyszły z nim na wesele. A tak poza tym, bo jeszcze mi się przypomina, że niektórzy wyjaśniają, że te panny to jest obraz na odbywienie. Tak, ale jest już on zostanie panie. No, to później. Pan dalej kontynuuje tak jak samo po prostu w tym podobieństwie, tak samo tak do samego końca. Widzimy tylko te panny, widzimy odbywienie, a nie widzimy
właściwej osoby wyniknie. O tym mówią oni dodaj Pan. Także to Stichwort hier. Ale te panie, które były gotowe, i to jest ta zasadnicza treść tego podobieństwa, one weszły razem z nim. Te słowo przypomina mi o dwóch bardzo kosztownych miejscach w Biblii, które zawsze mnie dosyć szczęśliwiają. Pierwsze słowo mamy zapisane w pierwszym liście do Tesalonicza w 5 rozdziale. Mamy zapisane w wierszu 10, pierwszy Tesalonicza 5, wiersz 10. Have help. I zaczęły mówić, Panie, Panie, do all, otwórz nam.
Czy ty masz
już Zbawicielem? Gdyby Pan Jezus teraz przyszedł, teraz, w tym okamgnieniu, to wszystkie miejsca, na których teraz siedzą wierzący, pozostałyby puste. Ale Ty pozostałbyś w tej sali sam na swoim krześle. Wstrząsająca myśl. Tego, który nas tak nieskończenie umiłował.